Cześć, czas na kolejne wieści z domów portowców. Tym razem zrobimy sobie małą przerwę, małą odskocznię. Zajrzymy do domu jednego z byłych piłkarzy Pogoni Szczecin. Dzisiaj moim i waszym gościem będzie Radek Majewski. Cześć Radku. Cześć Artek, cześć, witam cię serdecznie. No i wszystkich widzów, rozumiem. No tak, musiałem przebić. No i wszystkich, którzy będą oglądali, słuchali to, tak? Mam nadzieję. Widzów, fanów, telewidzów. Fanów z zagranicy. No, ty widzisz, nazbierałeś. Dzięki, że się udało złapać, rozumiem, że jeszcze w trakcie... Żaden problem, Artek, żaden. No, już ja wiem. Rozumiem, że w trakcie śniadania się złapaliśmy. No, przed treningiem akurat jestem. Zapaliście mnie tak, jak się umawialiśmy, no tylko u mnie się trochę pozmieniało. Dobrze wiesz, że chciałbym wszystko, żeby było dobrze i tak... Próbuję zrobić trzy rzeczy w jednym czasie, tylko że coś, nie wiem na co nie miałem wpływu, wypadło. No i dlatego 15 minut się trochę obsunęło, ale jestem gotowy, zwarty, próbuję być, wiesz, też dać te wszystkie te emocje, które mam, bo ostatnio mi mówię, że tak się czuję średni w tych ciężkich czasach, twoich ciężkich czasach. No a ja próbuję być tak samo żyć, no, tylko że wszystko wokół się pozmieniało. No właśnie, jak mówisz, że tyle rzeczy masz do zrobienia, na raz to chyba nie jest tak, że siedzisz tylko w domu, no bo ty masz parę rzeczy, które musisz wyjść, bo rehabilitację cały czas. Znaczy, wiesz co, akurat rozmawiamy, jak się połączyłem z klubem, czyli to przypadkowo zupełnie wyszło, bo klub nagle, wiesz, tam jest 8 godzin różnicy czasu, klub mi wysłał o 3:30 maila, ja go odebrałem przed około 7, bo tak wstałem. I powiedzieli, że jest rozmowa, wiesz, na której trzeba być, powiedzmy, no trzeba być, powinno się być. I ta rozmowa mi zajęła 15 minut i to z takich moich rytuałów trochę mi zabrało, bo wiesz, rano jest śniadanie, przygotowanie, jakieś tam tablety, bo już stary chłop, ta, żeby był jeszcze nowszy, wiesz, ten, żebym wyglądał w miarę. No i teraz od razu kawkę piję, no i lecę na trening, tak? No lecę, no bo tak jak mówię, no ja próbuję żyć normalnie. Trochę się pozmieniało wokół, no wszystkie jakieś tam rzeczy, ale dla mnie się niedużo zmienia, bo ja mam tak, i rehabilitację, której nie zamknęli, której nie zamykali, które były po jakby rozmowy, że mogą zamknąć, ale się udało, no bo to jest po operacji, to jeżeli ja bym teraz to zaniedbał albo no by to zamknęli, to podejrzewam, żebym szukał jeszcze innej drogi, żeby się widzieć z fizją. I treningi teraz. Cały czas jestem, wiesz, w treningu, w lesie, w parku. Znaczy w parku to nie, to ani raz praktycznie nie byliśmy. W lesie, najczęściej byliśmy w lesie, albo grałem w tekbola też już tak delikatnie, żeby coś tam próbować. No i się schowałem tam, gdzie mamy swój balon. Schowałem się na szkole, bo to jest tak trochę z tyłu i tam jakieś ćwiczenia piłkarskie już wdrażam. To jest kawka. Zdrówko. No ja właśnie nie zdążyłem się wyposażyć, ale to... Nie miałeś więcej czasu ode mnie, bo nie miałeś tych niespodziewanych. No ale ja mam też różne, no nieważne. Masz różne, no dobra, to jest ważne, ale nieważne, tak? Wszystko mówię, dzieje się w Pruszkowie, wszystko rozumiem. Tak, no wiesz, no tak naprawdę z tego, co słyszałem, wiesz, ja jestem w Pruszkowie od grudnia, nie wiem, czemu ludzie siebie pytają, co tam w Australii, kurde, a ja w Australii jestem od grudnia, przyjechałem tu na rehabilitację, poza tym kontuzowany jestem, więc klub mi pozwolił na, wiesz, wrócić do domu, żeby być tutaj, rehabilituję się od całego początku, to jest długa kontuzja, więc to nie jest tak, że miesiąc tu bym był i miesiąc wrócił tam, bo to w ogóle bez sensu, bo podjęliśmy decyduję, albo coś robię tu, albo tu. Ja wybrałem tu, czyli w Pruszkowie, w domu, przy najbliższej rodzinie. No rozumiem. Czyli jaki to jest etap tak naprawdę? To jeszcze nie kopiesz. Wiesz co, już mogę. Tak trochę może forsuję. Mogę już z piłką, powiedzmy, jakieś slalomy, ćwiczenia ze skokiem, wzmacnianie cały czas jest, ale już coraz bardziej to piłkarsko. Ja już piłkarsko coraz bardziej wyglądam, już wiesz, nie kusztykam, nie kuleję. To już jest czwarty miesiąc, więc jest bliżej niż dalej. Podejrzewam, że jeszcze ze 2-3, no tam mówią, że 4-5, nie? Tak naprawdę, że do 9 miesięcy i od 9 miesięcy, żeby było zielone światło. No ale jeżeli ja się przygotuję i już mentalnie się nastawię i psychicznie, fizycznie wszystko, co tak naprawdę tip-top, jak mam być, to ponoć
to ponoć potem zwalniają lekarze. Zwalniają w sensie takim, że zwalniają ten cały tryb. Wiesz, że nawet już jak już jesteś gotowy na 100% w swojej głowie, no to jest coś takiego jak przebudowa mięśnia, wszystko, które musi potrwać. Wiesz, ja to próbuję w swoich takich chłopskich słowach, a to podlega się nazywa anatomia człowieka, to na to potrzeba czasu, Radku, nie możesz wystartować za wcześnie. I tak słyszałem, nie? Że wiesz, że z tego typu kontuzjach, no to jednak można się czuć super ekstra, wszystko już być gotowym do grania, no ale, ale nie da rady, no bo nie oszukasz organizmu. Trzeba hamować. A ty w jakimś kontakcie na przykład z Kamilem Drygasem byłeś, bo on podobną kontuzję teraz przechodził? Coś tam byłem, ale on czasami pisze, później przestój ma jak w tych w pracach teraz, nie? Że ma przestoje, że chwilę pracuje, potem ma przestój, że nie pisze. Potem zabawne jest to, że ja zadzwoniłem do kierownika, a on wziął telefon i ja z nim rozmawiałem. A do kierownika miałem sprawę i potem zapomniałem, nie? Ale nie, później się udało dograć, ale rozmawiałem z nim, on też wrócił, tylko że on wrócił po ilu, 8 miesiącach? Po 7-8 miesiącach? To było w lipcu. No to liczę, bierze się październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, no to 8. No tak, no właśnie. Coś takiego, no ale wiesz, ja też się nie chcę się spieszyć, nie chcę, że wiesz, w tym wieku, jak ja bym na przykład, nie daj Boże, drugi raz mi się dostało, no to wiesz, no to ja bym wrócił, podejrzewam, ale to jest kaplica, szkoda 2 lat i w ogóle, więc próbuję te ryzyko zminimalizować jak najbardziej, no i ponoć dopiero w 9 miesiącu jest o 50% niższe ryzyko jakby doznania kontuzji, nie? Tej samej ponownie. No ale wiesz, no mi się nie stało od skrętu, tylko mi gościu trafił jak samochód. Ja wiesz, ja byłem ja nie miałem szansy uciec, nie? Nawet podejrzewam, że to opowiadałem, że nie ma co sensu wracać do tego kiedyś może. No ale pewnie gdzieś opowiadałeś, ale nie wszyscy słyszeli może po prostu, no. Nie, no ja, wiesz co, no jeżeli chodzi, no jeżeli mam już powiedzieć i być dokładny i detale przekazać, no to dostałem po prostu tak w nogę, że nie miałem szansy uciec. Uciekałem 15 lat przed tym, żeby ktoś mnie trafił w kolano. I ktoś mnie trafił w takie miejsce, że mi poszło krzyżowe i... I to poboczne. I poboczne też, tak, ale poboczne tam się samo niby zrasta i ja się akurat tego nie obawiałem, ani nikt, kto tam mnie doglądał, się nie obawiał, tylko bardziej krzyżowego się obawiali wszyscy. No i wiesz, no na drugi dzień jak miałem rezonans, no to myślałem sobie, nie, że to nie jest możliwe, nie? Ale kurde, taki ból, powiem ci, jeszcze nigdy w życiu takiego bólu nie miałem. I tylko czekałem, aż mi zrobią tę operację. Potem też, nie, to ogólnie jest długa historia, ja taki chaos wprowadziłem troszeczkę teraz. Aczkolwiek było tak, że dostałem tak w nogę, że nie miałem szans uciec od tego. No i się okazało, że poszło krzyżowe. No i oni tam mówią w Australii, że minimum rok przerwy około. A to nie jest tak trochę, że dobrze tą kawę pijesz, ja mam kiedy zadać pytanie. To nie jest trochę tak, że oczywiście zachowując proporcje, że to jest aktualna sytuacja jest dla ciebie jakimś takim małym plusem, bo masz czas, więcej czasu, żeby się przygotowywać, bo kiedy w Australii? Jak oni planują? Też o tym myślałem, wiesz dlaczego, bo no nikt nie gra teraz, wiesz, aczkolwiek nie mają ludzie kontuzji, nie? Nie pracują po kontuzji, ja cały czas ćwiczę, jestem w tym momencie, ale tak ja się trochę śmiałem, prześmiewczo może, że to jest szczęście w nieszczęściu, że ja mam kontuzję, ja wracam, ale nikt nie gra w piłkę, czyli każdy będzie w tej niepewnej sytuacji, niepewnej formie. Ty, teraz zobaczyłeś, że masz tylko jeden sznurek? Gdzie masz drugi? Tu. O, już lepiej. Tak mnie denerwował od jakiegoś czasu. I niepewne, wiesz, nikt tak naprawdę, nikt nie gra, nikt nie wie w jakiej jest formie. Każdy ćwiczy indywidualnie poza domem, powiedzmy te online treningi i zalecenia z klubów, ale ja to już robię 4., 5. miesiąc, więc ja byłem przyzwyczajony. No, dlatego mówię, ja staram się być i żyć tak samo, tylko trochę się wokół pozmieniało. I nadal moja sytuacja jest niepewna, nie wiem co się wydarzy, gdzie będę, jak to będzie wyglądało. I nagle krach. I się okazuje, że pandemia, epidemia, nigdy wcześniej za mojego życia czegoś takiego nie było. Nikt nie wie, jak się zachować, nikt nie wie, ile to będzie trwało. No i wiesz, no porównując do mojej sytuacji, ja tak sobie mówię, tego nie chciałem w świecie, tego nie chciałem akurat, ale tak się trafiło i wszyscy są spowolnieni. No, no to ci powiem, że nawet za mojego życia też, czyli razem ponad 60 lat tego nie było. No tak,
chcesz się złapać, tak? No nie, mi się wydaje, że w tym samym prawie czasie się urodziliśmy. No tak, tak, jest to potwierdzone... testami. No, datami, ogólnie nauką o latach. Nie no... Ten papier taki, jak on się nazywa, ten biały taki, co dają. Akt chrztu, urodzenia. Urodzenia. Akt urodzenia, tak. Tak. No to to. To jest potwierdzone tym, nim, właśnie. Słuchaj, to jeszcze tylko, znaczy jeszcze tylko, mam jeszcze a propos tych dobrych stron, bo to z kim nie rozmawiam, bo kilka rozmów zrobiłem z naszymi zawodnikami aktualnymi, nie tylko tymi, którzy u nas niedawno byli. I wszyscy mówią o tym, że no, mają przynajmniej czas teraz dla rodzin. Wiesz, no tak, zwykłe gadanie swoje. Tak jakby wcześniej nie mieli tych czasu dla rodzin. Ale ogólnie prawda jest taka, że no wiesz, no wyjazdy są, to ci odchodzą wyjazdy, treningi, które jesteś, powiedzmy no zmęczenie w jakiś sposób, tak, no bo jednak cię nie ma, cały czas żyjesz klubem z tygodnia. Te, co ja gadam, z dnia na dzień. Wyjazdy dużo odbierają, tak jak wspominałem, obozy, zgrupowania, potem powiedzmy jakieś dojścia do siebie, no jeżeli jakiś mecz jest późno, wracasz, to taki wyjazd, jak masz w sobotę, grasz mecz, no to wyjeżdżasz w piątek, sobota, grasz mecz, w niedzielę wracasz, powiedzmy po południu, dopiero jesteś aktywny, nie? No bo jednak to odchodzi, więc jakbym, ja to tak liczę sobie po swojemu. Masz mecze, 3 dni ci uciekają, w tym miesiącu masz 4, powiedzmy 2 wyjazdy, 6 dni, cały czas treningi, zgrupowania, jak grasz u siebie, to potem powiedzmy 10 dni jesteś do przodu w miesiącu, jeżeli to tak dobrze na szybko policzyłem, nie? Ale wiesz, jest taka różnica, że teraz jakby nie możesz wychodzić, nie powinieneś wychodzić. I na początku przynajmniej ten pierwszy miesiąc był taki, że byłeś cały sam w chacie, już wiesz, szał, nie było wiadomo co robić, a ja się rozpakowałem i teraz nie zgadniesz skąd dopiero, tak naprawdę, bo szukaliśmy gier takich planszowych, szukaliśmy tych wszystkich zabaw, jak graliśmy w Anglii z żoną i się rozpakowałem właśnie z Anglii, sam zaszedłem w sumie do tego, bo miałem gdzieś jakimś plecaku, bo później był wyjazd, później miałem Grecję, później wróciłem do Polski i to tak, kurde, jak są 2 mieszkania, to też tak, wiesz, nie do końca jeszcze jesteś w stanie się ze wszystkiego rozpakować. I znalazłem grę i graliśmy w jakieś takie, wiesz, ala statki, krzyżówki, mamy też dziecko, więc się cały czas bawimy, kupiliśmy fortepian, ale to wcześniej dostaliśmy, więc pianino, więc próbujemy grać. Ja takie udaję, tak niby gram, ale włączam te, wiesz, ten bang song i tam ci gra coś, a my dodajemy takie jakieś swoje. I takie udawanki, wiesz, że co, niby jestem, ale nikt się nie nabiera. No akurat u mnie na chacie nikt się nie nabiera. Być może... Może do internetu musi jakiś, wiesz, tak? Myślałem, ale tak nie chcę przesadzać, wiesz, wolę tak sportowo, żeby to szybko rzucać. I wszystko tak naprawdę, ja przez to, że byłem cały czas na chacie, to i tak byliśmy 24H praktycznie, no. Minus rehabilitacja moja, żona nie pracuje, bo jest w ciąży, więc jakby udoskonalaliśmy związek swój. No jakieś nie mieliśmy zgrzytów, nie mieliśmy jakichś tam awantur, raczej tak pozytywnie. I szukaliśmy jakichś rozwiązań, wiesz, a to zbudujesz domek w domu, wyjdziesz na balkon, zbudujesz domek na balkonie, posprzątasz, powiem ci tyle, co wysprzątałem teraz, to nie sprzątałem w ciągu ostatnich 3 lat. Więc, ale nie nudziłem się, powiem ci, że nie miałem jakiegoś kryzysu. Netflixa dopiero odpaliłem po 3 tygodniach i obejrzałem... Nie Netflixa, tylko Apple TV odpaliłem i obejrzałem The Morning Wars, taki serial z Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston to moja taka aktorka od dzieciaka, zawsze taka ładna, wiesz, podobała mi się. Czyli poruszyłem kilka tematów. Radek, to jest klasyczna rozmowa. My rzadko mamy okazję ostatnio tak rozmawiać. No to dzwon, no przecież masz mój numer, Artek, to się nic nie zmienia. Ale ja sobie piszę, wiesz, to są tylko takie, że tam nigdy nie... Pisanki od czasu do czasu, ale jak wyjdę... I na przykład wczoraj miałem połączenie z Grecją, z kolegą z Francji, wiesz, każdy sobie na czasie. Tylko, że tak naprawdę, jak ja nie to, że nie mam czasu, ale nie zawsze są okoliczności. Jak jedziesz samochodem, to nie porozmawiasz. No. Na rehabilitacji są ludzie. I później wieczorem akurat połączyłem się z kumplem, z którym byłem w pokoju razem w tym...
w Foreście i do niego się podłączył jeszcze, jeszcze zawodnik Adlen Gwediora się nazywa, który był też, z którym się spotkałem razem w Foreście, nie? I on też ma ACL, i wspólne tematy, i rozmowy, i tam o wspólnym koledze też, którego, z którym ja byłem w Grecji. No powiem ci, się otwierają takie tematy, temaciki i no jakby zawsze jest co robić, no jak się utrzymuje kontakt z wieloma osobami, to rozmowy, jak sobie radzi, każdy sobie, powiedzmy, wspiera się w cudzysłowie, bo raczej to nie jest towarzystwo przyjemnej adoracji, nie szuka się czegoś takiego, tylko każdy chyba sam sobie, podejrzewam, ustala jakieś ramy, szczegóły i tyle. Czyli mówiłeś z klubem, bo tutaj w Polsce zaczyna się powoli wdrażać plan tego, żeby liga wróciła. Tam też jakiś plan? Wiesz co, no teraz właśnie było połączenie, że wszystko zostaje tak samo, czyli jestem zawodnikiem, ale tak jak ty też możesz być tym zawodnikiem, bo nieodpłatnym, jeżeli to ma sens. I to może potrwać, na pewno raczej potrwa do końca maja, to dzisiaj akurat jestem świeżo po rozmowie, więc to też jest tak, że szybko ten news poszedł dalej jakby. I do końca maja, w tym czasie robię treningi z klubu, mamy pracę, która ma być wykonana, no ale ja i tak mam trochę inny jakby plan, nie? I oni sami nie są pewni, jak to będzie, czy będą przedłużane kontrakty, czy nie, jak z telewizją, czy ta liga na pewno zostanie dokończona. W każdym razie tam jest 5 miesięcy przerwy pomiędzy normalną ligą, czyli tak jak powinno się skończyć, czyli kwiecień, a następnym sezonem, czyli październik. Więc znaczy, ile to jest czasu, więc to jest w stanie, oni są w stanie to gdzieś wrzucić. A jak wiemy razem, obydwaj, to wszystkie ligi już praktycznie zaczynają jakieś tam w grupach, a potem w większych grupach, potem już drużynowo, więc wydaje mi się, że to też tam jakby się zacznie, no ale taki termin padł koniec maja, więc trzeba się do tego stosować. Wiem, że rugby chyba zaczyna, wiesz, jakoś rugby zaczyna w pierwszych 2 tygodniach maja. Ważniejsze u nich? Tam jest sport numer 1, są rugby, nie? Znaczy tam są odmiany, ja już nawet... I to na 3 bramki jakieś, tak? To coś... Ten na 3 bramki to jest chyba twoja science fiction, ale te na dwie, zazwyczaj są dwie, jedna... Wie. I druga, i duże boisko, i latają, i dostaje w zęby, z nos złamany jak mój, leży, pół sekundy leży, wstaje i gra dalej. Pół ale... sekundy. Byłem na meczu 2 razy, nie? I liczyłem to. Ja mam, tak jak mówię, ja mam wszystko zgodnie z planem, tylko wszystko się trochę pokrzyżowało. Poza tym w maskach się trenuje, więc weź tak trenuj cały czas, nie? Na ten mały nos nie jest łatwo założyć zwykłą maskę, więc trzeba było się przyzwyczaić chwilkę, nie? No rozumiem. Taka prawda. Dobrze, bo miałem pełno rzeczy, ale ty jak zwykle przejmujesz robotę, ja też sobie nie chcę zabierać czasu. Ja ci wystawię fakturę, no ja się rozliczam ponownie, ja ci wystawię fakturę. Aha. Dobrze? No dobra, bo wiesz, bo chciałem pytać o pogoń i tak dalej, ale z drugiej strony to... To wystawię na pogoń. Ale co z pogonią? Co chciałeś zapytać? Bo ci już, widzisz, no, zadałeś mi pałeczkę, ja po prostu sobie gadałem. No nie, nie. Słuchaj, no z Kowalem, bo Kowal mi udostępnia Netflixa, no to z nim jestem w kontakcie. No z Dreyda byłem jakiś czas temu, no ale to takie jest kontakty, wiesz, że jak zadzwoni się raz na jakiś dłuższy czas, to tam nic się nie dzieje. Z Adamem jakoś tam coś tam rozmawiałem SMS-owo. Mi się wydaje, że jestem w kontakcie, ale nie rozmawiając. To można coś takiego zrobić? Tak. Ja wiem, o co chodzi, no. Tak, no ja też tak nie wiesz, no też tak nie trzeba dzwonić codziennie i się pytać, ty, co tam u ciebie? O, coś się zmieniło? Ciężko ci? Nie, chyba nie ciężko ci, co? No to nie, to tak akurat nie, ale raczej z Kierem jestem w kontakcie, z Olkiem, z Arturem Bańko też jestem w kontakcie, taki... O, Słońce jest. Taki gość też z klubu jest. Kto tam jeszcze? Meine Frau wróciła, więc proszę cicho, bo tu rozmawiam, tak? Z Pogoń TV. Jesteśmy live, wiecznie. I... Tego nie wytrzę na pewno. Nie, no tam niektóre rzeczy zostały, tylko ładnie to powycinę, nie? Ładnie, bo to poskleję. No tak. No dobrze. Trener mi wysłał życzenie na święta, też mu odesłałem. A, no to przymknij drzwi tam, dekad. To takie są kontakty też trochę. Czasami się wysyła te śmieszne filmiki, memy.
można nic nie odpowiadać, po prostu odesłać swój, wiesz, i tam minkach tego śmiesznego, co te łezki lecą, wysyła się i tyle. Gimby nie znają, ty, gimby nie znają. Dobrze, dobrze, widzę, że się radzisz, no naprawdę. Ale już tak. Nie, no nie mam tak, że nie mam tak, że siedzę, no mówię ci, próbuję nie siedzieć. No zresztą, a jak siedzę w domu, to coś zaraz robimy. Teraz na rowery można wyjeżdżać, znaczy wychodzić, więc naprawiłem rower. I no i działam już z panienką swoją, jeździmy, powiem ci, że nawet sporo, to jest dodatkowo dla mnie do rytmu dnia. Poza tym, wiesz co, jakiś czas temu sprawdziliśmy spotkania z dziadkami. Każdy, znaczy jakby się udało zachować ten dystans, a przy okazji spotkać się. No i później byliśmy trochę ciszej dwa tygodnie i wszystko wyszło odpowiednio, wiesz, według zaleceń, według praw, i spotkamy się też z dziadkami, więc jakby wachlarz miejsc, do których moglibyśmy podjechać, się rozszerzył. No rozumiem, no wiadomo, wszyscy działamy z rozsądkiem i rozumiem, że nawołujesz również do tego. No tak, no chyba chodzi o to, wiesz, no nie robię dziwnych akcji, no podejrzewam, że każdy jest świadomy, jaka jest sytuacja, i każdy też włącza telewizję, no akurat ja, wiesz, ja może bardziej unikam tego, bo nie, jakby nie oglądam telewizji, tylko radio mi leci, jak jadę samochodem, nie, powiedzmy na rehabilitację i z powrotem, więc jeszcze też tak jakby nie wkręcam się w to za bardzo, ani nie, tych informacji nie próbuję nie mieć codziennie, ale wiem, jak się zachowywać, jakby nie liczyć tych zarażonych, nie liczyć, wiesz, dodatkowo, i nie zastanawiać się i nie mieć tej zagwozdki, kiedy to minie, jak to będzie, kiedy się skończy, wiesz, raczej się tym nie sugeruję, tak jak widzisz podczas rozmowy, jak jestem poważny, to tracę tą płynność i te swoje chaos, a to jest mój znak rozpoznawczy, i mnie zapytałeś o ważne pytanie i tak muszę się chwilę zastanowić, a tego nie chcemy. Dobrze, ale to właśnie ja próbuję takiego mocnego akcentu na zakończenie, to w innych rozmowach też próbowałem do tego dojść, i tak naprawdę to jest dobry moment, żeby właśnie czymś takim porządnym podkreślić rozmowę, bo było śmiesznie, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby być odpowiedzialny. I tyle. Widzisz, my jesteśmy chyba z tego samego rocznika, no bo tak. Praktycznie, bo wiemy, o co chodzi w tym momencie. No jeżeli jesteś odpowiedzialny, to tak naprawdę nie masz, nie mam nadzieję, no, że tak jest, że nie ma jak cię w jakiś sposób to dopaść. A jeżeli się nie stosujesz do rzeczy i robisz coś naprzeciwko, to jest to tak zwana karma i szybko cię dopada. Jak choćby ten koszykarz NBA, który podotykał tych wszystkich mikrofonów, na pewno to widziałeś. I no i widzisz, chciał być zabawny, a nie chodzi o to, żeby być zabawnym, tylko chodzi o to, żeby być odpowiedzialnym i się stosować do sytuacji, gdzie mądrzejsi wiedzą, jak robić, co robisz. No. To też jest miły akcent na zachodzie. Dobra, ja lecę, bo już mi czas ucieka, jeszcze muszę iść po rower do komórki. No życzę wszystkiego najlepszego. Zdrowia przed nadchodzącymi świętami, Bożego Narodzenia. No, żeby ta liga ruszyła, żebyście dalej tam truli, jak możecie. Tyle, no co oni z tobą mogą wiedzieć. Wiesz co, jeszcze tak się mówi, i zdrowia, bo zawsze jest go mało, nie? A jak masz zdrowie, to masz wszystko, nie? No ja w każdym razie wychodzę. Dobra, to dzięki jeszcze raz, twoje powodzenia, wszystkiego dobrego i tam miłego dnia. No wzajemnie, Artur, miło, cześć.